Kaczka na Z4, droga do, szanowni państwo, i teraz troszeczkę ulice Lublina mogą się korkować, ale nie dlatego, że słaby kierowca siedzi po mojej lewej stronie, a dlatego, że w jego jakby CV dominującą pozycją jest blokowanie, czyli Kamil Szaniawski. Witaj, cześć. Witam serdecznie. No takie pytanie, które bardzo mnie zawsze nurtuje. Dzwonią do ciebie prezesi, mówią: słuchaj Kamil, trzeba awansować do Plus Ligi. Co ty na to odpowiadasz? No jak, fajnie, nowe wyzwanie. W tym klubie też zrobiłem awans już do pierwszej ligi, więc ja jestem młodym zawodnikiem, który chce się rozwijać, a taka drużyna na pewno daje to, żeby się rozwijać. Tym bardziej, że klub cały czas idzie do przodu. Czyli można powiedzieć, że tę pierwszą ligę udało się zrobić takim impetem, takim entuzjazmem. Nie ma obaw, że go zabraknie także na ten sezon następny? Nie sądzę. Myślę, że ten sezon poprzedni nawet jakby się przedłużył, to mogło być w play-offach bardzo ciekawe. A co decydowało o tej właśnie waszej sile mentalnej, o tym, że no mimo tego, że w gronie faworytów nie byliście, to jednak zeszliście tak wysoko i faktycznie wciąż mieliście realne szanse na Plus Ligę? No wydaje mi się, że w każdym zespole, gdzie jest zbudowany tak, żeby gdzieś tam dostać się w czołówce, to nie liczą się jednostki pojedyncze, liczy się drużyna i liczy się atmosfera, jaką zbudujemy, bo jeżeli są mocni zawodnicy, którzy nie dogadują się, to sami nie wygrają meczu. Siatkówka jest zespołową grą, więc... No to nie jest piłka nożna, że weźmiesz piłkę, przedryblujesz 11 i gol, nie? No właśnie, o to chodzi. Ktoś musi przyjąć, wystawić, zaatakować, zablokować. I zgodzisz się z taką kontrowersyjną tezą, że najwięcej zależało od tego, co się u was w szatni działo? Tak mi się wydaje. Wiadomo, no były jednostki, które gdzieś już w tej pierwszej lidze były mocnymi jednostkami. Część zespołu zostało z tej drugiej ligi, gdzie robiliśmy awans, ale to też nie były osoby z przypadku. No ale głównie atmosfera mi się wydaje, że nad tym panuje. Klub czyni bardzo szeroko zakrojone starania, żeby faktycznie ten ambitny cel zrealizować. Oczywiście nie mówimy o personaliach. A czy ty masz coś, nad czym będziesz szczególnie pracował, żebyś mógł sobie z czystym sumieniem powiedzieć: byłem gotowy na walkę o Plus Ligę? Jakieś rezerwy w twoim rzemiośle są? Cały czas są. Ja jestem młodym zawodnikiem, więc ja się cały czas rozwijam. Ja szukam klubu, gdzie mogę się rozwijać. Dlatego tutaj w sumieniu, co tak jak mówiliśmy, to jest młody klub, który się rozwija i daje bardzo dobre miejsce dla mnie też, żebym się rozwijał, więc zawsze są zapasy. A nad czym będziesz starał się przed tym sezonem szczególnie pracować? Na co zwrócisz szczególną uwagę? No wydaje mi się, że muszę trochę blok poprawić akurat, mimo że to moja docelowa pozycja, ale wiesz co, tam techniczne sprawy jeszcze, ale to są takie może z boku niewidoczne, ale ja wiem, na czym muszę pracować, więc... Ale to każdy środkowy tak mówi. Pamiętam nawet świętej pamięci Jarek Kołaś przed wyjazdem do Włoch mówił: muszę pracować nad blokiem. To wszyscy środkowi, więc... No to tylko się wydaje, że trzeba dobiec, ale to włożyć ręce, ale to cała praca nóg, rozłożenie ciała w górze, to nie jest wszystko takie proste, tym bardziej, że często się leci biegiem do tego i nie zawsze jest czas na to, żeby wyhamować i pozycję tu złapać docelowo. No zwłaszcza jak się ma ponad 2 metry. No właśnie. No dobrze, to wiemy, co zadecyduje o tym, że ty będziesz gotowy na walkę o Plus Ligę i pewnie też na Plus Ligę. A co w twojej ocenie może okazać się decydujące, jeżeli chodzi o ostateczny układ tabeli? Jakie cechy drużyny zadecydują o tym, że jedni do tej Plus Ligi wejdą, a inni będą oglądali plecy LKPS? To znowu chyba się powtórzę teraz, bo wiadomo, gdzieś z boku mówią, że mają być mocne wzmocnienia. No i jeżeli faktycznie takie będą i jeżeli będziemy się bardzo dobrze dogadywać wszyscy, nikt się nie wyłamie, że tak powiem, i szatnia będzie grała, to przeważa. No. Nie ma filozofii koła, nie wymyślimy na nowo. No cóż tu można innego powiedzieć. A powiedz mi, jak ta twoja przygoda z lubelskim klubem Przyjaciół Siatkówki się kształtuje? Jak wspominasz pierwszy wspólny trening przed laty? No ile lat już razem trenujecie? No ja w Lublinie jestem, no już po teraz zostaję na trzeci sezon. Tak jak mówiłem, zaliczyłem drugą ligę. No pozytywnie wszystko, dlatego zostaję. Trener jest młody, bardzo dobrze się z nim dogaduje. To powiedz mi, Kamil, dokąd zmierzamy? Razem do Plus Ligi.